Witajcie, z tej strony Konrad, Extreme Hardware oraz Adventure, Piotr Orkisz. Witamy przy naszej kolejnej ciekawej kooperacji. Poprzednim razem, nie wiem czy pamiętacie, robiliśmy razem Death Star. To był komputer oparty o 4 karty, 2080 Ti. W tej chwili mamy na dwóch kartach dużo, dużo, dużo większą moc i obecnie wzięliśmy ogromną obudowę Obsidian 1000D. I komputer jest wykonany jako stacje robocze. Jakby ktoś pytał, po co to komu i na co to komu. Stacja robocza do obliczenia, jak latają pszczoły. W dużym skrócie, można powiedzieć. Tak, w dużym skrócie, jak latają pszczoły. I to nie chodzi o to, jaka jest, że tak powiem, ich, kwestia tego fizyki lotu, co tego, jaka jest trajektoria, jakie są ich ścieżki, którędy latają. I do tego właśnie poproszono nas, żebyśmy zbudowali specjalną stację roboczą na dwóch potężnych kartach RTX 4090. Machina ma obsługiwać 90 mikrokamer, które w czasie rzeczywistym będą śledzić pszczoły, a dokładnie, właśnie tak jak Piotrek przed chwilą mówił, ich trajektorię lotu, to jakie pyłki przynoszą, w jakiej ilości przynoszą, które pszczoły są bardziej aktywne, które się opierdzielają. Dodatkowo, tak jak rozmawiałem z moim imiennikiem Konradem, którego serdecznie pozdrawiam, na temat dodatkowych rozwiązań, to pszczoły mają być traktowane również promieniami podczerwonymi w celach prozdrowotnych. Ma zwiększać to, że tak to określę, ich wydajność, produktywność. Ma działać na nie właśnie prozdrowotnie, ocieplać je. Co jest bardzo ciekawe, dowiedziałem się tej informacji, kiedy zadzwoniłem właśnie do Konrada, bo miałem poniekąd proroczy sen. Śniło mi się, że The Hive jest wyposażony w broń cząsteczkową, która zestrzeliwuje szerszenie oraz osy. No i zadzwoniłem do osoby, dla której właśnie ta machina powstaje. I okazało się, opowiedziałem o moim śnie, okazało się, że takiej technologii jeszcze nie mają. Natomiast właśnie dostałem informację na temat promieni podczerwonych działających prozdrowotnie. Ciekawa rzecz, jakby nie patrzeć. Bardzo szalony projekt. Również planujemy w przyszłości nagrać materiał, już jak komputer będzie pracował w miejscu docelowym i pokażemy Wam, co się wyrabia. Oczywiście w związku z tym, że jest to stacja dla ludzi zajmujących się pszczelarstwem, zalaliśmy go miodem, jak widać. To, co zostało, pijemy. Tak, to, co zostało, pijemy z piwem, prawda, i w ogóle. Natomiast żarty żartami, rzeczywiście wykonanie układu tutaj głównie zasługa Extreme Hardware. Jak widzimy, przepięknie wyszedł układ na twardych rurach. Rury przepięknie wygięła Agnieszka, która miała ogromny tutaj również wkład. Jak przy każdym kąpie. No tak, tak, tylko tutaj to wyszło pięknie. Dobór kolorów i wszystkich rzeczy ustaliliśmy, że tak powiem, komisyjnie. Z kolorami była niezła tak. Przygoda początkowo. Tak. Użyliśmy cieczy początkowo XSPC Yellow, która wyglądała jak radioaktywny zielony morz. Tak, tak. Rzecz niesamowita. Tak, tak. Może nawet wystarczyłoby być radioaktywna ciecz. No ale może co, być. Co ciekawe, tak wyglądało. No. Co generalnie bardzo ciekawe, wcześniej w pojemniku, bo zawsze sprawdzamy najpierw docelową ciecz, jak wygląda. Wszystko było ok, a już na zalanym układzie z cieczami XSPC było zielono. Również było jarzeniowo zielono. Tak. A finalnie użyliśmy. Ale to jest bardzo ciekawe, bo to jest ciecz UV. I trzeba przyznać, że ona pod odpowiednim kątem światła z tyłu była lekko żółtawa w niektórych miejscach, na przykład na brzegach rezerwuaru. To tam była żółta. Po naświetleniu lampą UV również była zielona, więc ale tylko od tyłu patrząc, jak gdyby pod odpowiednim kątem można było złapać żółty kolor miodowy, więc no, to był trochę fail, więc tutaj z tego, co kojarzę, zastosowaliśmy barwniki EK i w ogóle zupełnie inna liga. Naprawdę fajnie to wyszło. Jeden układ miód, no, taki pomarańczowy, przezroczysty miód, drugi bardziej żółtawy, przezroczysty miód. Akurat przy oświetleniu na pomarańczowo nie widać tego tak dokładnie, ale na przebitkach z budowy machiny możecie zobaczyć to i owo. No może parę słów o samej konfiguracji, dlaczego dobraliśmy takie, a nie inne komponenty.
No tutaj dobraliśmy tak naprawdę 13900K, dlatego że miało jak najszybciej obsługiwać to, co podadzą karty. A karty mają również otrzymywać jak najszybciej dane i zapisywać, bezpośrednio podawać dane do CPU i zapisywane rzeczy być na dyskach, więc te dane, jak gdyby mamy dyski 980 Pro. Tak, dwa razy 2 terabajty. 2 terabajty z tego, co 980 pamiętam. Pro. Dwie karty 4090. Tu w OC z power limitami 600W, tak. Oczywiście ustawione niżej, bo nie potrzeba tutaj takich wyczynowych power limitów, chociaż zrobiłem parę profili, gdzie też jest, znaczy, że też mam profil, dowalone. Tak. Jeżeli się do benchmarku. Ale nie da się wykorzystać potencjału pełnego kart w obliczeniach, bo zazwyczaj chodzą w okolicach 280-350W. No bo przede wszystkim to co jest... tym elementem, który bardzo mocno pozwala rozpędzić się karcie, to są elementy bezpośrednio rdzenie RT, tak? I rdzenie tensor, więc tutaj te rdzenie tensor będą pracować, ale rdzenie RT nie będą wykorzystywane, gdyż no, to oprogramowanie działa głównie na rdzeniach CUDA i może i częściowo na tensorach. I częściowo Deep tensor. Learning Supersampling, jest to maszyna do uczenia maszynowego, jakby nie patrzeć, właśnie. Więcej na ten temat będziemy mogli powiedzieć za jakiś czas w materiale, który będzie, tak jak planujemy przynajmniej, chcemy zrobić materiał, gdzie pokażemy już w miejscu docelowym, jak ta maszyna pracuje i co robi, bo też z informacji, jakie mamy, to oprogramowanie ściśle pod nią jest generalnie też na etapie tworzenia, więc też nie możemy za dużo rzeczy zdradzać, a też nie wszystko tak naprawdę na ten moment wiemy. To jest bardzo istotne. Dokładnie. Ja tutaj jeszcze o procesorze dodam pewną rzecz. Dlaczego nie stosowaliśmy KS-a? Z prostej przyczyny. Jak ten konfig został u nas zamówiony, jeszcze KS-ów nie było na rynku, bo troszkę trzeba było poczekać na komponenty, później na kable, które fenomenalnie wykonał Zawisza The Black, którego serdecznie pozdrawiamy. Paweł, z którym współpracujemy, to jest najlepszy ekspert, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju oploty. Fenomenalna współpraca, fenomenalny wygląd wykonanych oplotów. I generalnie rewelacyjnie poradził sobie z problemami z kablami 12V HPWR, które są bezpieczne, zimne, naprawdę, nawet kiedy puszczamy 600W, bo sprawdzam zawsze kable na benchu przy 4090 Strixie w rozdzielczości 7K, dociężonym na maksa, bez żadnego nawiewu na kable, są po prostu zimne. To, co tam Paweł robi, to jest po prostu magia i trzeba to pochwalić, bo robota jest mega. Czekaliśmy sporo na ten temat, ale przede wszystkim liczy się jakość, więc wiadomo, że trzeba na takie rzeczy poczekać. Natomiast tak, bardzo ciekawa rzecz, bo 13900K tutaj, to tak naprawdę taki się krzem trafił, że spokojnie mógłby to być KS. SP overall 106, SP na rdzeniach P114, SP na rdzeniach E89 i co jest bardzo ważne, to po prostu wygrano na loterii, można powiedzieć, SP i MC 84, czy nawet 89. 84 bądź 89, bo to jest kwestia, można sobie na płycie odpalić get i jest taka opcja, żeby odpalić zliczanie IMC SP i jest to, powiedzmy, ruchome. Z tego, co pamiętam, między 84 a 89 skacze. Jest to bardzo istotne, dlatego że w tej jednostce zastosowaliśmy aż 128 GB czterech kosztów. DDR5. Przypominamy tylko, że na wszystkich... Na wszystkich płytach głównych, w sensie na wszystkich informacjach o płytach głównych, w momencie, kiedy ten system był zamawiany, była oczywiście obsługa DDR5, 128 GB, w ogóle 7400, nie wiadomo co. Dobre bajki, natomiast gdybyście popatrzyli na listę pamięci obsługiwanych, to delikatnie przypominamy, że największym rozmiarem dostępnych pamięci było 64. Nigdy nie istniała żadna konfiguracja 128 GB pamięci, dopiero bodajże Corsair wypuścił potem 96 i 172 GB pamięci, jakieś takie dziwne pojemności. Wleciały też kości po 24 giga, no, tak, no zostały 48 giga. No, natomiast tutaj, tutaj mamy rzeczywiście, kiedy myśmy to kupowali, wszystkie podzespoły, to w żadnych 128 GB nie było. Więc tutaj regulacją pamięci zajął się Konrad, który regulacją, że tak powiem, takich rzeczy jak najbardziej się zajmuje bardzo dogłębnie, entuzjastycznie, powiedzmy tak, sobie, tak, tak. A może jeszcze spróbuję, No pamiętam, jak mówiłeś, że 4-6 będzie max.
A finalnie udało mi się nawet zabutować pamięci na przy 6000 MHz. Natomiast nie było to stabilne, a profile, jakie mam ustabilizowane na memkach, to finalnie 5400, cel 36, 39, 39, 36, GIR 2, T2, drugi, trzeci rząd, na tyle, na ile się dało dla tej konfiguracji zaciśnięty. Kolejny profil 5200 przy 34, 38, 38, 34, G2, T2, również drugi, trzeci rząd, zaciśnięty. Kolejny profil memki na 5000, te same timingi, i 4800, te same timingi, oczywiście odpowiednio zmniejszone dla danego profilu napięcia VDDD, VDDQ, system agent, IMC, gdyż i tak bardzo, jakby nie patrzeć, mimo tego, że kontroler pamięci w tej sztuce Procka jest konkretny, to dostaje wpierdziel niemiłosierny. Miałem też profil w pełni ustabilizowany 5600, cel 36, 39, 39, 36, natomiast wgrałem najnowszy BIOS do płyty i musiałem zjechać do 5400, przy czym wyniki na 5400 są obecnie przy tych samych timingach, co wcześniej przy 5600, lepsze. 5600, a nawet 5800 jest do ustabilizowania, co mnie niesamowicie zaskoczyło, ale zbyt wysokie napięcia już potrzeba ładować, co nie przekłada się na zyski wydajnościowe, więc nie ma sensu dogrzewać procesora i nadwyrężać IMC. Nie jest to pragmatyczne po prostu, szczególnie, że jest to stacja robocza, a i tak wydajność jest niesamowita. Dokładnie. Tutaj nie mamy takich zysków na pamięciach, trzeba pamiętać, że pamięci w czasach dostępu dają nam największe korzyści przy komputerach do gier, tak? Zgadza się. Natomiast przy stacjach roboczych najbardziej tak naprawdę obchodzi nas transfer i stabilność. Zgadza się. Jeżeli to mamy utrzymane, to różnice 0,3% w transferze nas nie obchodzą. Najważniejsza dla nas jest stabilność, więc ta stabilność została jak najbardziej osiągnięta. I co? No tutaj są ogromne dwa układy cieczy. Pierwszy jest dwa razy 480-60 z push and pullem dla GPU i trzy pompy D5, jedna pompa D5-G3 w rezerwuarze tubowym i kolejny element to duet dwóch D5 w formie Revo Dual. Tak. No, Revo Dual to jest to oczywiście kombajn, który wspólnie popycha ogromną ilość cieczy. Ale to zapije. Tutaj one w bardzo ciekawy sposób działają, bo ta pompa jest skonstruowana w ten sposób, że one mają w zasadzie dwa razy większą wydajność, więc mówimy o dwa razy większym przepływie. Tutaj dlatego zastosowaliśmy oczywiście taki, a nie inny układ dla kart graficznych, gdyż karty graficzne będą tu podstawowym obciążeniem, więc no tu zależało nam najbardziej na tym, żeby karty graficzne były jak najbardziej chłodne, co przełoży się na automatyczne de facto najwyższe możliwe taktowanie. Zgadza się. Jeżeli chodzi za to układ CPU, to też nie wkidmuchał akurat na jednej D5, G3. I tutaj mamy dwie chłonice 360-60. W obydwu wypadkach dla układu CPU i GPU to naprawdę konkretnie wykonane, wydajne chłonice EK Quantum. Świetna robota ze stajni EK. No i też oczywiście push and pull. Procek ustawiony jest na 5,5 GHz na wszystkich rdzeniach P, 4,3 GHz na rdzeniach E oraz 4,2 Ring, czyli pod system pamięci Anchor. No wiadomo, tutaj przy takiej ilości pamięci to wszystko jest bardzo mocno powiązane, więc też nie leciałem z regulacjami tak jak na konfigach gamingowych. Dlaczego, zapytacie, dlaczego akurat do multi GPU platforma mainstream? Pierwsza koncepcja, pierwotna tego konfigu, to w ogóle miały być cztery karty i chcieliśmy postawić to na X299, natomiast dalej żywa, tak, wiecznie. Tak, bardzo dobra platforma. W tej chwili też będę stawiał stację prawdopodobnie na 7 kartach, tylko na powietrzu, do renderowania właśnie na X299. Można sobie mówić wiele różnych rzeczy, natomiast jeśli popatrzymy na pobite pod koniec zeszłego roku rekordy w GPU-Pi, wszystkie rekordy GPU-Pi zostały przeze mnie pobite na platformie X299 i czterech kartach. No, platforma jest mega. Sam używam w Atlantis tej platformy, bo ona dostaje mega kopa po regulacjach precyzyjnych. Tak. To jest po prostu fenomenalna platforma. Trzeba pamiętać o tym, że to były zajawki, ale te. To były zawsze procesory, które wszystkie rdzenie mogły chodzić na 2,6 GHz, tak? W i9-7980XE, ale po przetaktowaniu uzyskawaliśmy prawie 5 GHz. No, w ogóle jeden z profili to 5 GHz. 5 GHz. No to do tej pory jest to oczywiście
IPC jest może niższe niż tak, najnowszych wydajność jednostek. Wydajność w renderze tak. jest wyższa niż 5950X, wyższa tak. niż 12900K przy, nie, na defie tym, i nawet kręconych. Także tak, poza tym to były procesory, które doskonale współpracowały z, że tak powiem, chipami rozdzielającymi zadania po PCI Express. Więc to jest bardzo ciekawa sytuacja, w której nawet układy Threadripper lub Epic z czterema kartami nie są w stanie tak szybko wykonać obliczeń pomiędzy kartami i współpracować między kartami, co platforma X299. No tak, ale tutaj finalnie stwierdziliśmy, że to no, po rozmowach z osobami, dla których ta machina powstaje, że zostajemy przy dwóch kartach, no i poszliśmy finalnie w Z790 na DDR5 z piekielnie szybkim 13900K. Karty oczywiście latają, każda z przepustowością PCI Express 4.0x8 i to nie jest tak, że w kontekście gier akurat to powiem, tak, bo tutaj w kontekście zastosowań, do którego ta machina jest, to nie ma żadnych strat generalnie rzecz biorąc. Natomiast jeżeli chodzi o gry, ciekawa sprawa, testowałem 4090 właśnie Strixa po OC na 13900K przy PCI Express 4.0x8 versus 4x16 i nawet w 4K miałem stratę do 10% wydajności na korzyść razy 16. Oczywiście można się natknąć w sieci na materiały, gdzie są to 2-3%, ale no to trzeba zrozumieć pewną kwestię. Podstawowa sprawa. Nie ma precyzyjnych regulacji platformy. Platforma Z790 z dobrze ustawionym 13900K, 13900KS-em czy 12900KS-em nawet i platforma Z690 dostaje niesamowitego kopa, jeżeli chodzi o precyzyjne regulacje pamięci, podsystemu pamięci, synchronizację rdzeni P, synchronizację rdzeni E. Ja wychodzę z założenia, żeby wszystkie rdzenia synchronizować, nie bawić się w maksowanie wydajności w taki sposób, żeby... Albo inaczej. Wydajność maksuje się w taki sposób, żeby wszystkie rdzenie synchronizować. Jest to lepsza droga niż na przykład ustawienie dwóch rdzeni na załóżmy 5,8 GHz, a reszty 5,4. Szanowny panie Konradzie, ja się z panem zgadzam w 100%, jeżeli chodzi o gry i o silniki gier, bo tutaj rzeczywiście Konrad ma 100% rację, jeżeli chodzi o silniki gier, tutaj wyrównanie wszystkich rdzeni, wymaksowanie ich, przyznanie im odpowiednich napięć i pozwolenie im wskoczyć w każdym momencie na taktowanie, no to, to tu się zgadzamy. A ja się wtrącam w tej chwili, bardzo przepraszam, panie Konradzie, że się wtrącam. Teraz oczywiście, jeżeli chodzi o ustawienia stacji roboczych, ustawiamy je inaczej, czyli częściowo w niektórych sytuacjach ustawiamy per core, tak, żeby we wszelkich, że tak powiem, programach, w których procesor potrzebuje maksymalnej wydajności jednego rdzenia, żeby ta wydajność jednego rdzenia, czy to przy viewportach, czy to przy podstawowych obliczeniach otwieraniu programu, otwieraniu plików była maksymalna, natomiast wydajność wszystkich rdzeni naraz, żeby mogła być obniżona i żeby cały czas jak gdyby kultura pracy została utrzymana, prawda? To są moje sposoby regulacji pod stacje robocze. Tutaj, tak jak Konrad powiedział, jeśli mamy silnik gier, to chcemy dokładnie tak, jak powiedział Konrad, ustawić bardzo wysoko rdzenie, wyregulować je precyzyjnie i żeby podsystem pamięci pracował maksymalnie wydajnie. Silacz, czyli jest to tak naprawdę teoretycznie serce, które podaje energię. Tutaj zastosowaliśmy oczywiście AX1600i, który z naszego doświadczenia jest jednym z najlepszych zasilaczy, mających dużo nadmiarową moc. Nie wiem, czy może pamiętacie, a czy ty pamiętasz, że na 3090 na jednym zasilaczu udało się wycisnąć z niego 2221 W. Wersje EU mają 2200 generalnie. Więc mamy tutaj zapas mocy po to właśnie, że gdyby cokolwiek się stało, zawsze w momentach zwiększonego poboru ten zasilacz wszystko utrzyma. No nigdy nie zawiodły AX1600i. Używamy ich w najpotężniejszych konfigach, jakie budujemy, a czasem też w konfigach nie tak ogromnych z dwoma układami, ale na przykład w konfigach single loop, też do gier, gdzie główną rolę gra to, żeby było wszystko na full wypasie. Tak. Nigdy nie zawiodły nas AX1600i. Chodzi nam zawsze o stabilność napięcia, o to, żeby to zawsze działało na maksymalnych parametrach, żebyśmy nigdy nie mieli sytuacji, w których czegokolwiek nam zabraknie na jakiejkolwiek linii. Tutaj jest to zasilacz zdecydowanie
Perfetto. Zasilacz cyfrowy, można mieć za pomocą Corsage Link podgląd do obciążenia każdej linii PCI Express, ATX24, SATA i tak dalej. Przełączać single rail versus multi rail, sterować wentylatorami, mieć podgląd, jeżeli chodzi o temperatury, no naprawdę full wypas, a przede wszystkim jakość wykonania. I do tej pory nie pojawiły się zasilacze, które są lepsze w zasadzie od AX1600i. I to, co bardzo ważne, w pełni kompatybilne z kartami RTX 4090. Można używać kabli 12V HPWR, czy to Corsarza bezpośrednio, czy tak jak dla nas robił Paweł, z którym współpracujemy, customowe kable wychodzące bezpośrednio z zasilacza do kart. Działa to przepięknie. Tu zastosowaliśmy również tak naprawdę najlepszą płytę główną pod ten procesor. Jeżeli chodzi o Mobasa, użyliśmy tutaj Z790 Extreme. To jest bardzo istotne, bo wiadomo, jakość wykonania. Sama płyta waży około 3 kg. Grube, ciężkie radiatory, ciężki backplate, możliwość użycia 5 dysków NVMe, możliwość duża, jeżeli chodzi, tak, jeżeli chodzi o konfigurację w ogóle pod custom LC, ponieważ w The Hive użyliśmy aż 32 wentylatorów, użyliśmy 4 pomp, od groma LEDów ARGB, jakby nie patrzeć. Oczywiście jest wszystko na rozdzielaczach, ale złącza płyty muszą mocno dociążone, tak, muszą to obsłużyć, nie mają z tym żadnego problemu. I teraz też, jeżeli chodzi o kwestię VRM, bardzo, bo generalnie i na Z690 czy Z790 nie ma słabych zawodników, jeżeli chodzi o VRM, nawet w przedziale średniej półki, czy nawet płyt, powiedzmy, budżetowych, bo nawet 13900K KS-a można naprawdę wykręcić solidnie i płyty kosztujące zdecydowanie mniej niż na przykład Extreme 790 sobie z tym poradzą, ale to, co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o sekcję zasilania i mało kto zdaje sobie z tego sprawę, to to, że im bardziej sekcja zasilania jest rozbudowana, tym obciążenie pomiędzy poszczególnymi MOSFETami jest rozdzielane. Co za tym idzie, mamy mniejsze temperatury całej sekcji zasilania, a skoro mamy mniejsze temperatury całej sekcji zasilania, to i PCB obok sekcji zasilania, czyli PCB przy procesorze, PCB przy pamięciach, jest również chłodniejsze, a to bezpośrednio wpływa na, wiadomo, temperatury procesora, pamięci, generalnie wnętrze obudowy, wszystko ma znaczenie. I teraz tak, Maximus 790 Extreme ma sekcję zasilania w konfiguracji 24+1 105 A. Generalnie 3900K wykręcony do wartości takich, gdzie ciągnie pod pełnym obciążeniem 100% z instrukcjami AVX 280 do 300 W, nawet pasywnie chłodzony bez żadnego nawiewu w ogóle na sekcji zasilania, na radiator. Tak, tak, na benchu, bo zawsze testujemy na benchu wcześniej komponenty. Sporadycznie sekcja zasilania pod wielogodzinnymi renderami z obciążeniem blisko 300 W pod pełnym obciążeniem, bez żadnego nawiewu, sporadycznie potrafiła przekroczyć 50 stopni. Bez nawiewu. No to chyba samo mówi za siebie, o jakim... Tak. To są czołgi po prostu, tak, dosłownie. No, do takich zadań, gdzie zależy nam w 100% na wydajności, na maksymalnej stabilności platformy, no po prostu... No, zgadza się. Nie chcemy nigdy ryzykować, tak? To jest. A poza tym, jak ta płyta radzi sobie z pamięciami? No, ja jestem w szoku, jak udało się te pamięci ustawić. Na przykład przy 2x16, tutaj wiadomo, mamy 4x32, ale Maximus 790 Extreme przy 2x16 pozwala z 13900K, 13900 KS-em bez problemu na osiągnięcie zakresu między 6800 a nawet 7400 MHz na pamięciach. Tak, oczywiście na Apexach, Z790 Apex kręci Memki zdecydowanie lepiej, no ale jest to płyta mająca dwa sloty. Pamięci. Tak. Niemniej, no jeżeli chodzi o Extreme, no to jest po prostu płyta Extreme. Ostateczna, tak? Tak. Fenomenalna płyta, także naprawdę. Wiele konfigów też z tymi płytami pokażemy. Swoje kosztują, ale jakość jest najwyższa, także też planuję zrobić recenzję, wrócić do recenzji płyt głównych i pokazać je w formie takiej, jak ten sprzęt zachowuje się w dobrych rękach, przy overclockingu, przy naprawdę wykorzystaniu jego potencjału. Regulacje wydajnościowo-napięciowe na płytach tej klasy to czysta przyjemność. Miałem tych Maximusów Extreme już kilka w swoich rękach i na bazie właśnie już kilku egzemplarzy stwierdzam, że nie trafił się żaden słaby zawodnik. Jest naprawdę mega. Jakość jest konkretna. Pod każdym względem. Dokładnie. Przypominamy, że Maximusy zazwyczaj oraz płyty z najwyższej półki mają regulacje napięć z dużo mniejszym skokiem, tak? Czyli możemy regulować o
jedną tysięczną miliwoltę? Coś koło tego. Czy tam o jednego miliwolta? Nie o 10, nie o 15, tylko o jednego miliwolta. To jest bardzo istotne, naprawdę. Dla nas, jeżeli chodzi o precyzyjnie wyregulowaną stację roboczą, o precyzyjnie wyregulowany komputer do gier, gdzie jesteśmy pewni, że to będzie działało na swoich maksymalnych parametrach, no tu jesteśmy w stanie uzyskać te ostateczne, że tak powiem, oczywiście procenty. Natomiast to, co jest też zauważalne dla nas, czy to są Asusy Extreme, czy to są Zenity pod Threadrippery, tego typu płyty mają jeszcze jedną bardzo ciekawą cechę. Mając nadmiarowe systemy VRM, są w stanie bardzo szybko i ładnie reagować przy odpowiednim procentowym nadaniu im możliwości zadanych napięć i amperaży, bardzo szybko same reagować na zwiększone pobory mocy procesora. Co tak naprawdę przekłada się na to, że przy bardzo wysokich obciążeniach one w dalszym ciągu są stabilne, tak? Gdzie przy tak naprawdę niższej jakości płyty, powiedzmy sobie szczerze, że ta regulacja nie może być tak wysoka, bo VRM nie jest w stanie tak szybko zareagować, wypluć takiej ilości energii na strzał. Tutaj... No tak, no i przekłada się to po prostu na stabilność i możliwość osiągania wyższych zegarów, a przede wszystkim też, co jest bardzo istotne, to żyjemy w czasach, gdzie procesory na dzień dobry są już fabrycznie bardzo wyżyłowane, co widać po 13900KS, 13900K, 12900KS, 12900K, 7950X3D, 7950X i tak dalej. Tak, w sumie powiedzmy sobie to szczerze, tutaj, dokładnie tak. To, co Konrad mówisz, to jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, bo wiele osób... Ostatnio widziałem ciekawe krytyki pod tytułem: o, KS, on 6200 zrobi maksymalnie, co to jest, on 6000 to robi na dzień dobry. No chcemy przypomnieć, że zupełnie zmieniła się taktyka Intela, jeżeli chodzi o najwyższej klasy procesory i procesory do overclockingu, dlatego że w tym momencie one latają tak naprawdę na prawie maksymalnych swoich osiągach. Ale mają przestrzał napięciowy. I można robić naprawdę fajny undervolting, utrzymując zegary fabryczne. Mieć niższe napięcia, mieć bardzo ładne temperatury. To się zgadzam. Natomiast co do samych taktowań, nie jesteśmy w stanie zrobić, nie wiem, 500, 600, 700 MHz więcej. No, 100, 200. Tak. To jest, ale to można jest to fajnie zoptymalizować napięciowo, co się przekłada na niższe temperatury, lepszą sprawność energetyczną, lepszą wydajność. Bardzo ważne jest, wiadomo, ustawienie podsystemu pamięci, ponieważ bezpośrednio łączy się to z wydajnością samych pamięci, a jeszcze z platformami, gdzie używamy Resize Bar, to też daje kopa. To jest wszystko bardzo powiązane. Komunikacja CPU, GPU, pamięci, także no wszystko ma znaczenie. Diabełki w szczegółach przysłowiowych, więc no ale to wiadomo. Można o tym gadać i gadać, jakby nie patrzeć. Ja, tak, to się to już na następny odcinek i następny podcast. Tak. Zdrówko. Dokładnie. Natomiast też jeżeli chodzi o trzymanie się tematu tej machiny, każdy profil OC testowany był przeze mnie przynajmniej kilkanaście godzin, wcześniej przez Piotrka też, bo regulację tutaj przeprowadziliśmy w taki sposób, że najpierw prowadził je Piotrek, sprawdzał płytę, później ja się tym zająłem, więc zrobiliśmy i ja swoją robotę, i Piotrek swoją robotę. No ja tak naprawdę testowałem maksymalne wydajności megaherców procesora i maksymalne utrzymanie napięć i taktowań, natomiast pamięci zostawiam mistrzowi. Ja muszę się przyznać, że jestem bardziej pod stacje robocze, nie takie bezpośrednie regulacje pamięci, już dociskanie trzeciorzędowych czasów i w ogóle to nie jest aż tak istotne przy stacjach roboczych, więc tu wolę zostawić mistrzowi zadanie i tu jest najczęściej w ten sposób wykonane, że rozwój jeszcze nie ma końca. Już docisnę, dawaj! Pamiętam, jak mi nie wierzyłeś, że to działało, działa. Trochę zabawy jest, trzeba wiadomo podejść do tematu tak, ja przy overclockingu nie trzymam się żadnych schematów. W ogóle nigdy, mam taką, też Wam polecę, nigdy nie oglądajcie żadnych poradników. Jeżeli jesteście oczywiście na tyle zaawansowani i macie intuicję do sprzętu, szukajcie wedle tej wiedzy, bo to jest bardzo ważne, jeżeli nie macie tej wiedzy, no to wiadomo, musicie ją nabyć, ale bardzo istotne jest to, żeby wyrabiać własne nawyki, nie trzymać się żadnych schematów, żadnych wskazówek, powiedzmy,
które są często pokazywane na typowych komercyjnych kanałach YouTube'owych, bo jest wiele błędnych, obieranych ścieżek, które tak naprawdę bardziej szkodzą niż pomagają. Bardzo istotne jest grzebanie samemu, poznawanie możliwości każdej sztuki procesora, każdej sztuki płyty, każdych z modułów pamięci, wszystko indywidualnie, wyczucie, intuicja, wyczucie sprzętu. Ja mam coś takiego w ogóle od dłuższego czasu, że jak dotykam pudełko z procesorem, to trafiam praktycznie, nawet już się nieraz zdarzyło coś takiego, jakaś magia, w SP. Zamykam oczy, mówię, ten będzie mieć SP104. I często jest na przykład właśnie albo SP104, albo SP102, 103. Podobnie ma moja żona Agnieszka, która jest z drugiej strony kamery i też bardzo dobrze wyczuwa intuicyjnie. Magia. Jakoś tak to działa, ciężko to wytłumaczyć. Ale rzeczywiście, rzeczywiście tak było tak, że rzeczywiście trafił w SP co do dwóch punktów, więc bardzo to często. Za dwa czy trzy razy, było... więc no. Jak... Dotykam pudło, mówię, będzie miał tyle. Także tak. Tak, w każdym razie to, co jest ważne rzeczywiście, znaczy ja się zgadzam i nie zgadzam. Myślę, że tak, jeśli jesteście początkującym... No bo tak, jak jesteście początkującym... Jak nie... Jak jesteście początkujący, to jak najbardziej przeczytajcie sobie poradniki tego, jak zrobić OC. Tak, trzeba ten. Natomiast jeśli będziecie chcieli tak entuzjastycznie do końca dociskać, to tu się w tym zakresie zgadzam. No to dobrze, inaczej, to zgadzam i zgadzam. No to widzisz, no, okay. nie, ale inaczej, ale... jeżeli chodzi o współczesny overclocking, to nie chodzi o żyłowanie, bo też dużo ludzi ma błędne podejście. Tu nie chodzi o żyłowanie platform, że to ma się jarać dla 1% wydajności. Przede wszystkim... Poczekaj. Tu chodzi o to, żeby ta platforma działała lepiej niż fabrycznie, jeżeli chodzi o przede wszystkim kwestie aspektów termalnych, aspektów energetycznych, aspektów wydajnościowych, bo o co chodzi? Można naprawdę poprawić po fabryce, nie będzie to 10-20%, ale nawet niech będzie to 6-7%, to zawsze jest dodatkowa wydajność, jeżeli chodzi o samą wydajność, no powiedzmy czasem, powiedzmy te 10-12 się da zrobić, ale jeżeli zrzucamy na przykład pobór prądu o 60-70 W i temperatury o 15 do 20 stopni, bo nawet w takich drastycznych zrzutach termalnych mówimy, to gra jest warta świeczki. Jest to generalnie, teraz nie ma czegoś takiego bezpośrednio jak overclocking, jeżeli chodzi o platformę do używania 24/7. Ja to nazywam regulacją wydajnościowo-napięciową, bądź kalibracjami, tak jak mówimy z Piotkiem. I o to chodzi. OC, podbęcze, podzajawki i tak dalej, jak najbardziej. Ale jeżeli chodzi o optymalizację właśnie wydajnościowo-napięciowe, to jest to teraz taka droga, którą warto obierać i każdy komponent jak najbardziej optymalizować. Undervolting na kartach graficznych też można robić. Chociaż z grafami to mam tak, że mimo tego, że na przykład seria 4000 czy 3000, jeżeli chodzi o Nvidia, chociażby jest bardzo podatna undervolting, tak, ale ja wolę ładować na prosto grafy, to moja pasja w pasji, lubię nawet, niech będzie te 6 FPS-ów więcej, ale mnie to cieszy. No, każdy ma swoją zajawkę. Patrząc z punktu widzenia overclockera, też czym się dużo zajmowałem i na Havobot i ogólnie, to trzeba sobie powiedzieć tak, bardzo ważną rzeczą jest połączenie wszystkich elementów razem. Tak jak powiedział Konrad, że tak powiem, dociskanie tylko procesora na maksa, czyli megaherców procesora na maksa, nic tak naprawdę może Wam nie dać. Bardzo wiele jest przykładów moich benchmarków, gdybyście się tak naprawdę przyjrzeli. Nie polecam, bo to jest dużo grzebania. Ale tak w linku naprawdę, pod tym materiałem będzie do Piotra może być na Havobocie link. Tak, natomiast gdybyście popatrzyli na wyniki, w rzeczywistości nie zawsze wynik najwyższy w megahercach jest najwyższym wynikiem punktowym. Czasami warto jest zrzucić trochę megaherców, czyli nawet o 100 MHz zrzucić procesor, ale wyciągnąć wyżej cache, tak? I docisnąć bardziej ramy. I w tym momencie może się okazać, że o, jest to lepszy wynik niż ktoś miał nawet na ciekłym azocie. Słuchaj, bardzo prosty przykład. Mój ulubiony 7980X w kolekcji z SP104, gdzie mam pierwszy wynik chociażby dla Zenbench R20 na świecie w kategorii LC i czwarty na świecie w kategorii overall, czyli razem z procentem na chyba 5181 MHz na wszystkich rdzeniach, ale na sam custom LC. Tak, Piotrek fajny delidy zrobił, ja sobie leciałem na moim LC z regulacjami OC i ustawienia pamięci, podsystemu pamięci, tweaki różne pozwoliły przy prawie 5,2 GHz na 18 rdzeniach z HT włączonym łyknąć procesory, które miały nawet 6,3 GHz na rdzeniach. Bo to nie jak to możliwe? Dokładnie. Stabilność
i nie przegrzewanie się poszczególnych rdzeni, nie zrzucanie taktowań, nie szukanie najzimniejszego rdzenia przez Windows. Przypominamy o tym systemie, że Windows do tej pory na wszystkich procesorach, jeśli dany rdzeń zgłasza możliwość przegrzewania się, Windows zacznie szukać zimniejszego rdzenia do wydania mu tych instrukcji. Co przekłada się na to, że na przykład na najnowszej platformie, o której na pewno Konrad też w przyszłości powie, 7950X i 7950X3D, będzie to rzeczywiście widoczne, jeżeli przekraczamy limity termalne. W tym momencie jesteśmy z wynikami w tyle. Zgadza się. No dobra, słuchajcie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Miał być materiał, tak można powiedzieć, o Hive, ale wyszła z tego taka fajna pogadanka i o Hive, i o różnych aspektach sprzętowych. Ale ładnie jest. No jest machina miodzia. Jest miodzio. Miodzio. Także do kolejnych materiałów razem. Mam nadzieję, że będziemy coraz częściej nagrywać fajne materiały wspólnie, jakieś podcasty z Piotrem, bo można wiele ciekawostek przekazać. Pozdrowienia i do zobaczenia.